Witam Was, tutaj Kielomaniak. Dzisiaj przybliżę Wam kolejną grę. Jedną z moich ulubionych, a jest nią Bomberman. Jest to kolejna gra, którą wydał Hudson Soft, a miało to miejsce w 1987 roku. Także ta gra jest starsza ode mnie. Nasz bohater jest ekspertem od materiałów wybuchowych. Wszystko, co jest powiązane z bombą, nie jest mu obce. Pracuje on w fabryce bomb. Marzy, by zostać człowiekiem. Pewnego dnia dowiaduje się, że może uciec z podziemnej fabryki i dostać się na powierzchnię, gdzie jest udzielone jedno życzenie. Na jego drodze stoją strażnicy, których musi pokonać. Gra z pozoru wydaje się łatwa, ale z każdą planszą staje się coraz to trudniejsza. Na początek rozgrywki otrzymujemy tylko jedną bombę, nad którą niestety nie mamy kontroli. W każdej planszy ukryte jest ulepszenie, takie jak dodatkowa bomba, czy zwiększenie szybkości poruszania się, większe rażenie, przenikanie przez ściany, czy też detonator. Według mnie to jest chyba najlepsze ulepszenie, ale każdy ma swoje gusta, guściki. Na każdą rundę mamy ograniczony czas. Gdy go przekroczymy, atakują nas monety. Aby przejść lokację, musimy w wyznaczonym czasie zabić strażników i odnaleźć drzwi, dzięki którym dostaniemy się do następnej planszy. Przeciwnicy nie są trudni i ich ruch jest dość przewidywalny, choć w dalszych etapach są już bardziej wymagający. Są szybsi, niektórzy przenikają przez ściany, również ich inteligencja wzrasta. Poziomy pomiędzy sobą jedynie różnią się rozmieszczeniem kamieni i ilością oponentów. Gra Bomberman jest również grą logiczną. Drzwi do każdego poziomu są ukryte pod jednym z wielu kamieni, a my jako gracz musimy odnaleźć, gdzie one się znajdują. Aby przejść tę grę i pomóc naszemu bohaterowi stać się człowiekiem, trzeba przejść 50 poziomów. Także zapraszam do tej gry. Naprawdę jest świetna. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Naprawdę motywuje mnie do dalszej pracy. Dzięki, pa.